Zobaczymy, jakie ruiny dokładnie. Cześć, witajcie, z tej strony Dragonus, a dzisiaj pogramy sobie mianowicie w Minecrafta, nawet jeżeli to tak nie wygląda. Jest to jakieś złudzenie optyczne, jakaś nawet zbyt, nie wiem, niby fajna mapa. Jeden widz mi ją podesłał, więc sobie pomyślałem, zobaczę i ogarnę, bo możliwe, że fajnie będzie na odcinki. Nazwę mapy widzicie tam z tyłu mnie, a zatem mianowicie mapa będzie w opisie do pobrania, jeżeli ktoś będzie też chciał spróbować. I teraz się rozpoznamy tutaj trochę. Gdyby co, to nie jest żaden texture pack, też tak właśnie myślałem, weszłem na ten, to po prostu jest podmienione, serwer jakoś tak. Oni już to podmienili swego własnego texture packa, jak mapę po prostu wgrałem sobie, to jest w save'ie już. Zatem poczekajcie, pójdziemy sobie tam dalej. Bo ogólnie, poczekajcie, zobaczymy, jak fof zmienimy taki. Wow, to teraz bardzo fajnie to wszystko wygląda. Naprawdę, kurczę, to tutaj w Minecraftcie wszystko można, kurde, mimo tej pikselowej grafiki wycudować, nie? Naprawdę, naprawdę, złudzenia optyczne. Zobaczymy, co tutaj wszystko będzie. Wow, okej, okej. Więc idziemy dalej, zobaczymy. Już mnie tutaj ciekawi, bo naprawdę realnie nie znam tej... What? Gdzie my to tam idziemy? Nie znam tej mapy, jest tutaj dość ciemno. Idziemy tam na wprost. Mnie już to ciekawi, co tutaj będzie wszystko, bo realnie tej mapy nie znam. Tak wszedłem i popatrzyłem sobie, okej, od razu mi wszystkie tekstury się zmieniły. Ma to jakieś być złudzenie i tak dalej, zobaczymy, co to jest. Okej, nawet że takie rzeczy w Minecrafcie można robić, ja nie wiedziałem, wszystko tak teksturpak. Taki teksturpak, poczekajcie, tam nic nie ma, tam też, tam jest coś białego, więc idziemy tam. Możliwie, że jakieś wyjście, nie wiem, chcę... Wow, chcę wyjść tutaj z tej czarnej dziury, halo, co tutaj się odprawia, bo ja naprawdę nie wiem. Tam nie możemy wejść, też nie możemy, no to chyba tylko tutaj możemy iść. No to idziemy i zobaczymy, co tutaj piszą. Please stand on the block square and... Okej. Mam tutaj stanąć i się patrzeć na to, ten. Okej. Please... What? Render distance 8. Dobra, mam 11. Smooth lighting off. Smooth lighting off. Okej. Do przodu. Graphics fast. Dobra, grafika fast. Dobra, cheatować nie możemy. Brightness 100. Brightness mamy ogólnie 100. Więc jest ok. I idziemy dalej. Thank you. Okej. Pasi. Ciekawe, co teraz będzie się działo, jak na razie cały czas spadamy. Od jednej do drugiej jakoś ten... A, gdzie my to byliśmy? Byliśmy tam czy tu? Tu chyba byliśmy, nie? To teraz tu idziemy. Zobaczymy, co teraz nas spotka. W sumie poczekajcie. Staniemy znowu sobie tak i popatrzymy. A, exit level, dostaliśmy, jest to teraz jakiś level, coś musimy chyba przejść. You can press Q to exit a level. Aha, i tutaj mamy chyba takie levele, tak? Dobra, zobaczymy sobie pierwsze, mianowicie nie wiem, prawe czy lewe. A wejdziemy sobie tutaj, tak, i popatrzymy się. No i nas tam przynosi, wow, naprawdę. Mapa prześwietnie wykonana. Co musimy tutaj zrobić? Aha, tutaj są bloki takie, których w sumie nie widać, ale one są, one istnieją. Czekaj, to idziemy sobie tam. A, i spadłem. No to będziemy musieli uważać, jak to przejdziemy, naprawdę tutaj prawie nic nie widać. No w sumie nic nie widać, no. Czyli tutaj jak pójdę... Co? To muszę tam przeskoczyć. Ale jak ja tych bloków nie widzę? Jak ja to mam zrobić? Czekajcie. Pójdźmy sobie tak, na shiftie musimy iść. Jak zobaczymy, że już po prostu blok się kończy, to przeskoczymy sobie. Dokładnie tak. Idziemy dalej. Po prostu tak powoli będziemy się skradać, że tak powiem. Okej. Tutaj już nie ma nic. W sumie nie. Możemy dalej iść. Okej, tu możemy wskoczyć. Tutaj coś widzę nawet bloki. Widzicie? Widzimy bloki. Troszeczkę coś się tam odznacza. Tutaj jest ogólnie prawidłowy blok. Więc nie wiem, czy skoczyć tam, czy można to tutaj do góry jakoś przejść. Żebyśmy błędu nie popełnili. Wiecie, o co chodzi? W sumie możemy spróbować. Dobra, nic nam się nie stało. Możemy iść dalej.
No to chyba to było prawidłowe, co ja wykonałem. Musimy chyba tutaj w tamto białe wejść, poczekajcie. Idziemy. Tutaj są następne bloki. No w sumie bardzo fajnie wymyślone. Bardzo fajnie wymyślone. Nigdy jeszcze takiego czegoś nie grałem w Minecrafcie, naprawdę. Pierwszy raz. Możecie też sobie obczaić tą mapę. Jak mówiłem, w opisie już będziecie mieli. I ogólnie to zachęcam do lajkowania, więc możecie tam lajkować. Próbujemy pobić nasz rekord lajków. Na razie nasz rekord leżał przy 2000 lajkach. W jeszcze starym odcinku kiedyś, co robiłem. Więc naprawdę było prześwietnie. Więc spróbujemy rekord pobić. W sumie na pewno pod tym nie pobijemy, ale można próbować. Wow. Poczekajcie, jak tu już jesteśmy, w sumie podskoczę sobie. Tak. I wbijam. No i przeszliśmy jeden level. Wow, fajnie, udało nam się. Więc przechodzimy sobie następny. Naprawdę bardzo fajnie, prześwietna ta mapa, bardzo fajny pomysł to był. I gdzie my tu teraz jesteśmy? Okej. I co musimy tu zrobić? Możemy tu chodzić? Tak, możemy. O, dobra. Możemy chodzić, ale nie wiem dokładnie, o co tu teraz w sumie jeszcze chodzi. Jak coś, po prostu levelu nie będziemy rozumieć, po prostu go ominiemy i pójdziemy sobie na inny level. Bo jak widzimy, tutaj mamy taki exit. Myślę, że działa. Jakoś mi tutaj nic nie pisze, jak w EQ coś tam ruszam. Zatem poczekajcie, gdzie tutaj jest jakieś wejście lub coś? Coś tutaj musi być. Coś tutaj musi być koło tych bloków. Na przykład koło tych bloków. W sumie. O co tutaj chodzi? O co tutaj autorowi chodziło? Ja tutaj nic nie widzę. Albo coś przegapiłem. Bo ja w sumie nie znam tego, nie oglądałem to przed. Ja po prostu dostałem od widza tą mapę i pomyślałem sobie, dobra, sam to sprawdzę i nie będę na YouTubie teraz oglądał co i jak. I ciężko, kurde, nie wiem, co tutaj trzeba zrobić. W sumie ja tutaj nic nie widzę. Zero, ja tu w ogóle nic nie widzę. No ja chwilowo tutaj nic nie rozumiem. Czekajcie, tam było coś białego. To chmury chyba, tak? Co? Przeszliśmy? Naprawdę? No nie wiem, chyba przeszliśmy to. Więc idziemy sobie do następnej. Mianowicie diamont. Zobaczymy co to będzie. Okej. No chyba taki parkour, ale widoczny w sumie. Ten parkour widzimy. Ale gdzie musimy dotrzeć ogólnie? Chyba tam, bo to jest jedyne miejsce, gdzie tak inaczej wygląda. Więc spróbuję tam się dostać. Może nam się uda? W sumie, no nie wiem. Zobaczymy, spróbujemy. Tutaj się dostanę. O nie, i spadłem. I co teraz? Wypadłem. Czekaj, da się tu jakoś? Wow, naprawdę prześwietne. Lecimy w górę. Wow, i jeszcze nas... fajnie to zrobione, kurczę, naprawdę. Bardzo fajnie to wykonane. Pomysłowo, w sumie ja bym nigdy nie wpadł na pomysł, że takie coś można właśnie wykonać w Minecrafcie. No, autor się naprawdę napracował i wykonał naprawdę kawał dobrej roboty, jeżeli po prostu chcemy spróbować czegoś nowego w Minecrafcie. Tutaj tak pójdziemy, tam nie doskoczymy. No to w sumie źle poszedłem. Muszę zobaczyć, czy gdzieś indziej tutaj przejdę, albo po drugiej stronie, jak nie tu. Czekaj, zobaczymy, czy tutaj będzie jakieś przejście na drugą stronę. Może będzie, może nie. O, wygląda dobrze. Jesteśmy coraz bliżej naszego celu. Może nam się powiedzie. Wow. No, to żeśmy przyspieszyli. Poczekaj, to źle poszedłem teraz. Musieliśmy w tą stronę iść. W tą stronę musimy iść. Tak. Pyk. Tylko muszę uważać, żeby nie wypaść. Takie pyk. Takie bang. Okej, idziemy na górę i idziemy po prostu do mety, tak jakby. No i przeszliśmy następny level. No to było łatwe, to było aktualnie łatwe. I bardzo fajne, kurde, wszedliśmy tutaj jeszcze raz. Poczekajcie, wyjdziemy. Możemy tu nacisnąć na te? Halo, quit. Nie chodzi? Exit level. Halo. Nie możemy wyjść z tego levelu? O co chodzi? Poczekajcie, przejdziemy to jeszcze szybko raz. Jeszcze raz to przejdziemy, bo już w sumie wiemy jak. Chyba ja zapomniałem jak. Jak ja to przechodziłem? A, już wiem chyba. Tutaj szedłem. Przejdziemy to jeszcze raz, bo po prostu nie wiem co się wydarzyło. A nie mogę wyjść sobie z tego levelu. Nie wiem dlaczego.
Normalnie to pisało przy tym. Możliwe, że nie może po prostu pomijać. Zobaczymy, zobaczymy. Więc lecimy, lecimy, lecimy. Aż to przejdziemy. Teraz źle poleciałem. Nie, w sumie dobrze, dobrze idę, dobrze idę. Biegniemy, biegniemy, kurde. Teraz możemy na speedzie biec, bo w sumie zapamiętałem, jak to przechodziłem. To było nawet łatwe i w sumie dobrze do zapamiętania. Więc okej, okej, poszło. No i teraz sobie tutaj wbijemy. Jeszcze raz, dzień dobry. W sumie nie mam żadnego problemu przejść tego levelu. Jest naprawdę bardzo, bardzo, ale to bardzo łatwy. Dlatego bez najmniejszych problemów. Idziemy sobie na następny level, ogólnie exit. W ogóle nie działają te przyciski, nie wiem dlaczego, że to tak powinno być. Steep, zobaczymy co to jest. Okej, okay, to musimy się na drugą stronę dostać, ale tutaj spadamy. Tutaj jest chyba ten, tu można przejść. Czekajcie, ale ja spadam. What? Jak to nie możemy tu przejść? Aha, tu coś jest, były schody, naprawdę? Schodami po prostu w dół i schodami w górę. No to było też aktualnie łatwe. Bardzo łatwe. Przechodziliśmy to? Nie, tego jeszcze nie przechodziliśmy. Więc zobaczmy co to jest. Zobaczmy co to jest. Jak to się prezentuje. Okej. Tutaj możemy wejść na górę. Naprawdę? Czekajcie, gdzie musimy tutaj dojść? What the hell? Kurczę, od razu znaleźliśmy przejście, naprawdę? Wow, to było naprawdę prześwietne. Też łatwe, łatwe. Zobaczmy sobie teraz dalej. Poczekaj, to przeszliśmy, to też przeszliśmy. To przejdźmy teraz do następnego levelu. Następny level to będzie to zielone coś. Ruins. Ruiny. Zobaczymy, jakie ruiny dokładnie, o co im chodzi. Na polskim YouTubie właśnie też patrzałem za tym, czy ogólnie dużo osób to nagrało i nie widziałem jakoś, dlatego pomyślałem, to ja to nagram, jeżeli mało osób to nagrywało, więc chyba to też nie był zły pomysł. Zatem poczekajcie, albo tutaj jest znowu jakieś przejście, którego, no nie wiem, nie znam, albo po prostu musimy tutaj wskoczyć. Naprawdę? I przeszliśmy! Ten level był łatwy, naprawdę podobał mi się, łatwy level. Zatem poczekajcie, skąd my to przeszliśmy? Teraz tutaj dalej, tak? Pillars, Pillars czy jakoś tak. Zobaczmy, co to jest za trybik. Okej. Wygląda już dość ciężko. Już widzę, że chyba tego nie przejdę. Nie ogarniam tego aktualnie. Ty, poczekaj, baguje się ten. Przez te widzę, ale no nic w sumie nie widać, nie? No to teraz po prostu się ugotowałem. Co musimy tutaj zrobić? Czekajcie, pójdziemy na drugą stronę. Zobaczymy, jak po drugiej stronie tutaj wygląda wszystko. Czy jest to wszystko tak samo? Czy zobaczymy coś? Jakiś biały portal albo... No, biały portal w sumie. Bo realnie nie możemy niestety wychodzić z tych aren. Nie wiem dlaczego. Normalnie chyba się da, bo mamy te rzeczy specjalnie w EQ. Pomimo tego, no, muszę ten level przejść. Co my tutaj zrobimy? Na YouTubie nie będę nawet sprawdzał, bo nie ma co. Mamy to samemu przejść, nie? Mamy to samemu przejść. Co mi czekajcie, nie ma tutaj jakiegoś skoku albo coś. Czy coś tutaj po prostu nie ukryli przede mną? Czy czegoś tutaj nie ukryli? To mnie zastanawia. Na pewno coś tutaj jest ukryte, skryte i no... Musimy szukać, znaleźć. Co tutaj może być? Bo w sumie nic nie widać, nic nie widać. Kurde, będę tutaj tak łaził do okrągła, tak? Na okrągło będę łaził i nic nie znajdę. What the hell? Halo. Nie wiem jak to przejść, nie wiem jak to przejść w sumie. Nie mam pomysłu, nie mam w ogóle pomysłu jak to przejść. Zero. Czekajcie, teraz powoli, skoncentrujmy się. Mamy tutaj same kwadraty, bo to Minecraft. I co my tutaj mamy? No nic nie mamy! No to jest kurde teraz ciekawe, jak to przejść? Mam takie dziwne wytłuczenia na tym. W sumie w bloki skakać tutaj wskoczyć się możemy. Nie da się, nie da się. No to jestem ugotowany.
No to jestem ugotowany. Naprawdę nie mam już zielonego pojęcia, co tu zrobić. A zobaczymy, czy nas tepnie tam z powrotem na wybieranie areny, jeżeli wyjdziemy i wejdziemy jeszcze raz na mapkę. W sumie wychodzi mi cały czas z mapy. Nie wiem, dlaczego tak długo. Zobaczymy. No wyszło, ok. Single player. Jeszcze raz zobaczymy, czy będziemy na tej mapie, czy tepnie nas z powrotem na resp. Oby na resp, oby na resp. Proszę. No nie, nie tepło nas. To nadal nie działa. Nie możemy to kliknąć w ogóle. Use this to exit the level. Normalnie to powinno działać. Czemu to nie działa? Nie wiem, czemu to nie działa. Czekaj. Exit. Nie, nie działa, bo to na singlu jest. No co my musimy tutaj zrobić? Realnie to ja nie wiem. Nie wiem. I w sumie to chyba będzie koniec odcinka, bo no nie wiem. Ja tutaj szukam, ale ja nic nie widzę, żeby to przejść. Nie widzę tutaj po prostu żadnego przejścia tajemniczego albo coś w tym stylu. Dlatego jestem gotowany i to bardzo. Ale mapa naprawdę prześwietna. Nie myślałem, że naprawdę takie rzeczy można robić w Minecrafcie. W sumie tylko po prostu jest trudna. Raz na czasie są takie trudne momenty. Nie wiemy jak przejść, tak jak na przykład to. To w ogóle ja nie wiem. Nie mam pojęcia, co mam tutaj zrobić. Nie ma żadnych wskazówek. Coś tutaj słyszę. Jakąś muzyczkę. Jakąś muzyczkę słyszę tutaj w Minecrafcie. Nie wiem, co to miało oznaczać. Okej. Okay. Słyszę dziwną muzyczkę, która się włączyła tutaj w Minecrafcie, ale poza tym nic. No jak to przejść? Tutaj nic nie ma. No nie ma tutaj nic. Dobra, w sumie wiecie co? Może się tutaj pożegnamy. Bo realnie ja tego nie przejdę, a nie mogę tutaj właśnie wyjść z levelu. Więc myślę, że wam się podobało. Myślę, no. Sądzę. Chyba. Raczej powinno wam się to podobać. Jeżeli wam się spodobało, to oczywiście zostawcie lajka w górę, to będę wiedział. I oczywiście miły komentarz, jeżeli po prostu chcecie, no, mnie ucieszyć. Więc na razie. Do zobaczenia w następnych odcinkach. A jeżeli jesteś nowy, to zachęcam cię do subskrypcji. Wtedy to pamiętaj też o dzwoneczku. No i na razie. I moja magiczna piona. Piona. Wow. Dzięki ci kolego za obejrzenie materiału do końca. Jeżeli ci się spodobało, zostaw coś po sobie. Może like i miły komentarz. Jeżeli jeszcze nie subujesz, to gorąco polecam. Takiej okazji chyba nie przegapisz. Dzięki.